Czyje to? Znalazłem go na podłodze w łazience. Która z was jest w ciąży? Przyznać się. Co czeka tę dziewczynę? Debbie, ostatnio sporo przytyłaś. Chcesz nam o czymś powiedzieć? Ostrzegałem na początku. Albo praca, albo macierzyństwo. Jedno albo drugie. Jeśli właścicielka tego testu do końca dnia nie pojawi się w moim biurze z napisanym wypowiedzeniem, wszystkie wylecicie. Pan Howard o ciebie pytał. Czeka na ciebie w swoim biurze. Wspominał, o co chodzi? Nie, ale lepiej się pospiesz. Jest dzisiaj w kiepskim nastroju. Napij się. Co to? Whisky. Teraz? Jestem w pracy. Ja ci pozwalam, pij. Halo. Nie, ja... Jezu, nie mogę teraz mówić. Odzwonię później. Wiedziałem, Ruby, że nie jesteś taka. Co pan ma na myśli? Gdybyś była w ciąży, wypiłabyś whisky? Nie. Sporo o tym myślałem i doszedłem do wniosku, że to nie ty. Taka karierowiczka nie potraktowałaby mnie w ten sposób. Tak, nie, zrobiłabym tego. Co więcej, z kim miałabyś mieć dziecko? Pracujesz od rana do nocy. Nie masz czasu na amory. Tak. I zastanów się, kto chciałby być z kimś takim jak ty. Panie Howard, tak. Czy mogę już odejść? Nie. Mam dla ciebie zadanie. Chcę, żebyś dowiedziała się, która z dziewczyn jest w ciąży. Dlaczego ja? Dziewczyny sporo ci mówią. Zaczną plotkować w twojej obecności i... Wtedy ją pan zwolni? Uważasz mnie za potwora? Nie. Z pewnością sama odejdzie. W firmie kompletnie nie opłaca się utrzymywanie ciężarnej. Ale to jest nie fair. Nie fair? O, już wiem, do czego zmierzasz. W porządku. Czy fair byłoby, gdybym cię awansował? Co? Jak znajdziesz szczura na statku, to awansujesz na pierwszego oficera. Gwarantuję podwyżkę. Przyda ci się forsa. Podobno masz chorą mamę. Ma pan rację. Więc nie zatrzymuję cię. Do końca dnia chcę znać odpowiedź. W przeciwnym razie wszystkie stracicie pracę. Hej, Debbie! Co u ciebie? Wkurzyła cię poranna rozmowa z Howardem? Daj spokój. Całe zło świata to wina Debbie. Debbie, znów przytyłaś! Debbie, wypiłaś kawę! Debbie, jesteś odpowiedzialna za światowy kryzys. Nie rozumiem, dlaczego tak cię traktuję. Bo jestem od niego gorsza. Co? Bo nie mam męża, nie rodziłam dzieci, nie mam ambicji zawodowych. Dla niego ludzie tacy jak ja to niższa klasa społeczna. Ciekawe. Znaczy to okropne. Dokładnie. Dzięki, że jesteś po mojej stronie. Musimy trzymać się razem, bo Howard pożre nas żywcem. Muszę lecieć. Pa! Nie ma za co, Debbie. Robert, czekaj! Przeproś szybko ciocię Ruby. Czyje to dzieci? Moje. Debbie, mówiłaś przecież, że nie masz dzieci. Nie mów nikomu, ale... Nie mogę mieć dzieci. Dlatego nie mam męża. Adoptowałam je. Dlaczego nic nie powiedziałeś? Co to zmieni? Powiedziałam to samo panu Howardowi, a on i tak mnie zwolnił. Nie uwierzył mi. Co teraz zrobisz? Masz kogoś, kto będzie mógł ci pomóc? Nie wiem, jak to będzie. Jeśli nie zrobię opłat, opieka społeczna zabierze mi dzieci.
Przynajmniej nie wylał tej dziewczyny w ciąży. Nie powinna cierpieć za to, że może mieć dzieci. W porządku. Powoli się oswajam. Przytulę na pożegnanie. Debbie, proszę zaczekaj jeszcze. Wszystko naprawię. Proszę przyjść. Przepraszam na moment. Niech pan jej nie zwalnia. Niby czemu? To ja jestem w ciąży. Ruby, nie mam czasu na gierki. Nie żartuję. To był mój test. Debbie nie ma z tym kompletnie nic wspólnego. Nie spodziewałem się tego po tobie. Zdajesz sobie sprawę, jak bardzo mnie zawiodłaś. Zacznij pisać wypowiedzenie. Teraz. Nie zmusi mnie pan. Nie zmuszę cię? Złotko, nie jesteś pierwsza i z pewnością też nie ostatnia. Proszę, niech pan nie zwalnia Ruby. Następna się znalazła. Skąd pomysł, że możesz mówić mi, kogo mam zwolnić, a kogo nie? Jeśli ją pan zwolni, ja też odejdę. Debbie, Debbie, mam mnóstwo czystych kartek. Siadaj i pisz. Nie trzeba. Mam własne. A co to jest? Wypowiedzenia wszystkich dziewczyn, które pracują w tej firmie. Co? Wszystkie dziewczyny, które pracują w tej firmie, zgodziły się odejść. Nie chcemy się ukrywać ani bać. Każda z nas ma prawo pracować, będąc w ciąży. Naprawdę uważacie, że was nie zwolnię? To w takim razie posłuchajcie. Nie ma ludzi niezastąpionych. Naprawdę woli pan wszystkich zwolnić, niż pozwolić mi pójść na urlop macierzyński? Jasne. Tylko 10% pracowników tej firmy to kobiety. Więc zatrudnię więcej chłopaków. Panie Howard. O, widzę, że ma pan pieczątkę. Proszę to podbić. Co to jest, Brian? To wypowiedzenia wszystkich osób pracujących w tej firmie. Dziewczyny o wszystkim nam opowiedziały i jesteśmy po ich stronie. Nie podpiszę ich. O, przepraszam. Ale, panie Howard, to chyba do pana. Zawiadomiliśmy zarząd i dyrektor generalny chce z panem rozmawiać. Spokojnie, myślę, że on zwolni tylko jedną osobę. Panie Roberts, tak, panie Roberts, myślę, że doszło do nieporozumienia. Debbie, powiedziałam mu, że to ty jesteś w ciąży. Tak bardzo bałam się o siebie, że nie pomyślałam, jaką krzywdę mogę wyrządzić innym. I myślę, że nie powinnam dłużej pracować w tej firmie. Domyśliłam się, gdy mówiłaś, że to załatwisz. Ale chroniłaś siebie i swoje dziecko. Nie wiem, co bym zrobiła na twoim miejscu. Ale wiem jedno. Jesteś tu potrzebna, a twoje dziecko będzie dumne z tego, że ma taką mamę.